Także proszę Państwa, nakierowując się już teraz na Blue City i gdy dzisiaj mamy 25 stycznia 2014 roku, pozdrawiamy Państwa serdecznie, bo pozdrowić to sobie można siebie zawsze i nie muszą to być urodziny, nie muszą to być imieniny czy jeszcze jakieś coś, proszę Państwa. I gdy jesteśmy tutaj na Ochocie, no akurat trafiłyśmy na telewizję TVN24, która to telewizja zareklamowała książkę Święty Idiota. I tam coś zaczął ten dziennikarz psioczyć na temat no katolików, to przede wszystkim, bo tutaj na 95% jest katolicka Polska, ale też coś o prawosławnych. Także kupmy sobie tę książkę. Święty Idiota. Zalewski, Zawadzki, już nie pamiętam nazwiska, ale Święty Idiota. Także proszę Państwa, okazało się, że jest Biblia, okazało się, że Amerykę odkryli. To przecież wiadomo, że dla Pana Boga każdy człowiek jest święty, o ile jest czysty, bo święty znaczy tyle, co czysty. Nie to, żeby rączki składać, bo jeżeli będziemy te aniołki pokazywać z zachodniego i jeżeli ludzie tacy mają być jak ci faryzeusze uczeni w piśmie z 23 rozdziału Ewangelii Mateusza, no to jakie będziemy mieli osiągnięcie? Żadne.